Wiele mówi się o chorobach, które zabijają wielu, ale co z tymi, które zabijają szybko i skutecznie? Według przeprowadzonych badań w roku 2015 zmarło około 56 milionów ludzi. Prawie 68% z nich zmarło na choroby, które postępowały powoli. Oznacza to, że nie były to wypadki czy nagłe stany, jak powikłania po operacjach czy mniejszych chorobach, a choroby, z którymi niektórzy zmagali się przez lata. Weźmy na przykład chorobę niedokrwienną serca. W przytoczonym wcześniej 2015 roku zmarło z jej powodu 8,8 miliona ludzi. Jest to jedna z najbardziej zabójczych chorób ze względu na to, że jest najczęstszą przyczyną śmierci w krajach tzw. Zachodu. Tak naprawdę za tą nazwą kryje się kilka różnego rodzaju problemów na czele z zawałem. Na jej pojawienie się wpływają setki czynników jak sen, dieta, palenie papierosów czy stres. Jest ona niezwykle śmiertelna, dlatego że jednym z pierwszych objawów może być nagłe zatrzymanie krążenia. Bez reanimacji oznacza to śmierć. Do tego nie ma leczenia, a tylko poprawa jakości życia i zmniejszanie ilości problemów. Nawet różnego rodzaju kosztowne kuracje nie usuwają choroby, a po prostu odwlekają ją w czasie. Jednak żeby nie mówić tylko o nieprzyjemnych rzeczach, mam dla Was coś super przyjemnego, a jest to konkurs, który wystartował w Leti Shops przy współpracy z Allegro, w którym możecie wygrać Mercedesa GLA 200. Zasady są bardzo proste. Wystarczy, że zrobicie zakupy na Allegro za kwotę co najmniej 40 zł, korzystając przy tym z wtyczki Leti Shops, a następnie odpowiecie na pytanie, dlaczego lubisz zakupy na Allegro. Główna nagroda to wcześniej wspomniany Mercedes, ale też karty podarunkowe do Allegro. Ale nawet i bez tego Leti Shops to świetna okazja do oszczędzania, dzięki cashback. Sklepy płacą prowizję Leti Shops za każde zakupy wykonane z pomocą ich wtyczki, a oni dzielą się tą prowizją z nami, oddając te pieniądze, które możemy wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Także wszyscy wygrywają. Wszystkie szczegóły znajdzie się w opisie, a my wracamy do odcinka. Równie zabójczą chorobą jest Alzheimer. Na 100 tysięcy osób umrze na niego 37 tysięcy z nich. To niezwykle straszna przypadłość, która pozostawia piętno zarówno na osobie chorej, jak i jej otoczeniu. Do tego mimo wielu prób nie udaje się w dużej ilości przypadków znajdować metod na jej leczenie. O ile odsetek ludzi umierających na choroby serca spada, o tyle na Alzheimera rośnie. Sam Alzheimer to choroba neurodegeneracyjna. Uszkadza nasz mózg, powoduje, że tracimy pamięć i umiejętności, a w końcowych fazach nie umie się wykonywać samodzielnie praktycznie żadnej czynności. Zanika umiejętność mówienia czy jedzenia, a człowiek powoli traci mobilność. Śmierć przychodzi zazwyczaj z powodów zewnętrznych, infekcji albo innych chorób atakujących osłabiony organizm. Nie wiemy, co powoduje tę chorobę, aczkolwiek w kilku przypadkach udało się wskazać, że odpowiedzialne mogą być nasze geny i zachodzące w nich zmiany. Ale to nie jest wcale taka dobra wiadomość. Choroby genetyczne to dość szeroki zbiór i część z nich jest problematyczna, ale nieśmiertelna. Weźmy na przykład zespół Tourette'a, który wywołuje różnego rodzaju tiki. Mogą to być ruchy ciała, wydawanie odgłosów czy powtarzanie słów. Ta choroba niezwykle utrudnia życie w społeczeństwie, jednak nie jest śmiertelna. Nie można tego jednak powiedzieć o wielu innych. Rybia łuska arlekinowa to właśnie przykład takiej choroby. Przez nią ciało pokrywa się grubymi łuskami z naszego naskórka. Dzieje się to już przy porodzie i niestety, ale większość dzieci nie przeżywa tygodnia ze względu na odwodnienie i sepsę, która im towarzyszy. Najdłuższy odnotowany czas życia to 29 lat, jednak wcześniejsze to 9 i 2,5. Do tego są to pojedyncze przypadki. W tej samej grupie można by dopisać multum innych chorób, które atakują nas jeszcze przed narodzinami, powodując różnego rodzaju mutacje i zmiany. To bardzo dramatyczne wydarzenia i pocieszać się możemy tym, że są one stosunkowo rzadkie. Przypuszcza się też, że stwardnienie rozsiane może być powodowane przez predyspozycje genetyczne. Brak jednak badań, które mogłyby definitywnie tę teorię potwierdzić bądź obalić. Obecnie dominuje jednak teoria, że jest to choroba autoimmunologiczna. To również straszna choroba, która może dotknąć każdego. Atakuje ona nasze mięśnie i mózg, pozbawiając nas możliwości poruszania się, kontroli nad naszym ciałem, czasem zmieniając sposób, w jaki myślimy, czy mieszając nasze emocje. Nie ma na nią leku, jednak z każdym kolejnym rokiem udaje się nam przedłużyć oczekiwaną długość życia. Niemniej jednak będzie one trudne dla nas, kiedy będziemy musieli żyć ze wszystkimi jej efektami. Mimo leczenia i czasem obiecujących rokowań, 15% osób ze stwardnieniem rozsianym odbiera sobie życie. Choroba ta nie jest obecnie wyrokiem śmierci, co pokazuje chociażby postać Stephena Hawkinga, który chorując na nią dożył 76 lat, prowadząc niezwykle bogatą karierę naukową. Jest to rzeczywiście bardzo duży zestaw chorób, które my znamy jako nowotwory. Tutaj jest również bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o śmiertelność. Są takie, które w odpowiednim momencie można łatwo usunąć i żyć dalej, jednak niektóre z nich są dużo bardziej szkodliwe. Co jednak bardziej straszne, na raka nie ma lekarstwa, przynajmniej takiego konwencjonalnego.
Możemy stosować radioterapię i chemioterapię, która pomaga walczyć z rakiem, jednak to leczenie, które nie jest wolne od innych konsekwencji. To obciążająca dla organizmu terapia, która nie zawsze jest skuteczna, ale kolejne postępy w nauce powodują, że łatwiej nam rozpoznawać i walczyć z nowotworami, przez co przeżywalność rośnie. Nowotwory są chorobą, która wychodzi z nas. Jest mutacją naszych własnych komórek, więc stworzenie uniwersalnego leku jest niemożliwe, bo niemal każdy nowotwór jest inny. A to powoduje, że późno zdiagnozowany rak jest śmiertelny. Więcej o raku i o lekarstwie na nim mówiłem w odcinku dostępnym tutaj. Nie można stworzyć takiej listy bez wspomnienia dodatkowo o broni biologicznej. To wykorzystanie różnego rodzaju chorób i wirusów w celach bojowych. Jako przykład można podać tutaj wąglika, który atakuje nasze drogi oddechowe. Jest on dość śmiertelny, bo w 1979 roku w ZSRR doszło do wypadku w Swierdłowsku, w wyniku którego 79 osób zostało zarażonych, 68 z nich zmarło. Do tego wąglik użyty był między 16 września a 25 października 2001 roku w tak zwanych listach wąglikowych w USA. Był rozsyłany do różnych urzędów, w wyniku czego 22 osoby zostały zainfekowane, a 5 z nich zmarło. Warto nadmienić, że w tych atakach użyto latem kilku gram pałeczek wąglika, a nawet ozdrowieńcy muszą mierzyć się z licznymi zmianami w płucach. Dość szokującą statystyką będzie to, że wiele chorób psychicznych również jest śmiertelnych. Poprzez niezbyt dużą świadomość, niekiedy braki w opiece psychiatrycznej czy inne czynniki, szacuje się, że rocznie z powodu chorób psychicznych umiera prawie 8 milionów ludzi. Jest to o tyle niebezpieczne, że choroby takie jak depresja są bardzo często niewidzialne, mimo że 5% dorosłej populacji prawdopodobnie na nią cierpi. Chorób jest dużo więcej, niektóre z nich są niezwykle agresywne, inne bardzo ciche. Trudno byłoby je opisać tylko w jednym odcinku, no, a jeśli macie jakiś pomysł, zawsze możecie napisać w komentarzu. Ja Was zachęcam również na TikToka, na którym zawsze pojawiają się jakieś dodatkowe ciekawostki, informacje, a także to, o czym wspominałem wcześniej w odcinku, do diagnozowania, badania się, zachęcania swoich bliskich. Tak samo zapraszam do zapoznania się z konkursem Letni Shop, z którego szczegóły znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło, cześć!